Dzień dobry, witam Państwa. Dziś z miejscowości Jedlina Zdrój. Jesteśmy w restauracji Browarze Jedlinka. Dziś chciałbym dla Państwa przygotować golonkę wieprzową. Produkt dość mocno kontrowersyjny z jednej strony, tłusta, ciężkostrawna. Ja dziś chciałbym przygotować dla Państwa tą golonkę i pokazać, jak można zrobić ją w sposób lżejszy. Na przykład wstajemy rano, idziemy na zakupy, widzimy w naszym ulubionym sklepie mięsnym piękny produkt, właśnie golonkę, i chcielibyśmy ją przygotować na obiad. No niestety nie mamy czasu na to, żeby ją zapeklować dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej, zrobić zalewę, która przynajmniej 24 godziny musiała, ta golonka musiałaby w tym leżeć, tak? Nasiąkać tym wszystkim, tymi aromatami, przyprawami. Chcielibyśmy zrobić ją już w ciągu 3-4 godzin na obiad. I tutaj rozwiązaniem jest właśnie metoda duszenia i pieczenia w jednym. Golonka pieczona w rękawie. Do golonki dziś potrzebuję kapustę kiszoną, czarnuszkę i lokalny produkt, właśnie który powstaje tutaj w Browarze w Jedlinie. Ja akurat użyję ciemne piwo do golonki, będzie świetnie pasować do kapusty kiszonej. Przełamiemy to wszystko miodem gryczanym, tak żeby całość uzupełnić w te aromaty. Dodamy troszeczkę ziół takich jak tymianek, które są lekkostrawne, i stworzymy w tym momencie możliwość regeneracji tego naszego układu pokarmowego, także golonka nie będzie już tak ciężkostrawnym produktem. Zaczniemy w pierwszej kolejności od cebuli. Zacznijmy w pierwszej kolejności od cebuli. Cebulę kroimy w dość duże piórka. Na patelni rozgrzewam oliwę z oliwek, mniej więcej 15 ml, jedna stołowa duża łyżka. Na patelnię wrzucam cebulę, dość sporo, bo tak naprawdę na dwie golonki potrzebujemy około jednej, dwóch główek. Cebulę podsmażamy, następnie dodajemy czosnek. Czosnek również siekamy w duże plastry. Pamiętajmy, że będzie to jeszcze duszone, więc nie chcemy stracić całości tego aromatu. Chcemy, żeby jednak ta cebula, ten czosnek pozostała w takiej formie, w jakiej jest. Jeśli chodzi o golonkę, w Polsce powstają różnego rodzaju festiwale golonki. Golonka naprawdę cieszy się dużym zainteresowaniem. Oczywiście w festiwalach piwnych ma swoje koronowe miejsce, dlatego warto zwracać na nią częściej uwagę, ale również postarajmy się robić ją idąc smakami przeszłości. Starajmy się przygotować ją właśnie w formie pieczonej, duszonej, nie tylko smażona, nie tylko robiona na grillu, nie tylko robiona w zalewach, które potrzebują kilku godzin na to, aby ta golonka do siebie dochodziła. Ja dziś przygotuję ją w bardzo ciekawy sposób, szybki, bo tak naprawdę 2-3 godziny na tą golonkę. Do cebuli i do czosnku, która pięknie nam się szkli, dodaję kiszoną kapustę. Wcześniej oczywiście kiszoną kapustę możemy troszeczkę przepłukać, żeby nie była aż tak słona. Tutaj szczególnie muszą uważać osoby chorujące na nadciśnienie. Dodajemy kiszoną kapustę. I całość mieszamy. Czas przygotowania takiej golonki mniej więcej 2,5-3 godziny w rękawie do pieczenia. Następnie rękaw do pieczenia otwieramy, tak żeby ją zapiec troszeczkę. Do kiszonej kapusty dodam czarnuszkę. Produkt, który jest, nasiona czarnuszki to produkt, który wykorzystywany jest również w różnego rodzaju suplementach dla osób chorych na nadciśnienie. Czarnuszka naprawdę ma zbawienny wpływ także na układ pokarmowy, regeneruje trzustkę, wątrobę, dlatego warto dodawać ją do takich właśnie tłustszych dań, żeby sprawić, one będą troszeczkę lżejsze, delikatniejsze, nie będą aż tak drażnić naszego układu pokarmowego. Czarnuszkę oczywiście podgrzewamy wraz z kapustą kiszoną.
dodajemy miód gryczany, około stołowej łyżki miodu gryczanego. Chwilę podgrzewamy razem, mieszamy, tak żeby wszystko razem się połączyło. Do kapusty kiszonej, do naszych składników, które się tutaj łączą, dodajemy ciemne piwo, które powstaje tutaj w browarze w Jedlinie. Ja akurat używam ciemne piwo, dodajemy około 250 ml, dosyć dużo tego piwa, nie musimy go wcześniej rozrabiać z wodą, nie musimy rozrzedzać go, fajnie, żeby to wszystko nam się na tej patelni połączyło przed włożeniem golonki. Chcemy, żeby te wszystkie aromaty razem się połączyły, żeby to wszystko nabrało smaku. Oczywiście do golonki, do tych naszych składników dodam troszeczkę świeżego tymianku. Również nie za dużo. Tymianek w połączeniu z czarnuszką świetnie wpływa na układ pokarmowy. Tworzy to danie lżejsze, nie będzie tak ciężkostrawne. Warto używać świeżych ziół. Zamiast soli, w tym wypadku mamy kapustę kiszoną, zamiast przypraw typu pieprz czy coś ostrzejszego, mamy tutaj cebulę i czosnek, z ziół mamy właśnie tymianek, który świetnie podkreśli całość tego dania. Golonka, która sama w sobie jest naprawdę świetnym i pysznym produktem. Dlatego myślę, że takie połączenie będzie akurat tutaj w sam raz. Do naszej golonki potrzebuję również warzywa. Ja w tym wypadku wybiorę marchewkę, którą kroję w dość duże plastry, około centymetrowe, i korzeń pietruszki. Również duże kawałki. To wszystko razem będzie się dusiło z naszą golonką, dlatego nie może być posiekane zbyt drobno, żeby się zaraz nie rozpadło. Chcemy zachować tą formę, chcemy zachować te smaki, dlatego w takich dużych kawałkach powinno być to przygotowywane. Golonka jest bardzo tradycyjnym produktem w Polsce. Już od dawien dawna wykorzystywana na szlacheckich stołach, dlatego kultywując cały czas tą tradycję, właśnie dziś w browarze przygotowujemy ją w taki niecodzienny, nietypowy sposób. Browar Jedlinka słynie również z golonki, więc warto przyjeżdżać tutaj, warto odkrywać te smaki. W browarze również na miejscu jest wypiekany swojski chleb. Chleb jest wypiekany na podstawie słodu, z tego samego słodu, z którego produkowany jest browar. Ale to nie tylko. Browar może naprawdę pochwalić się również własnymi wędzarniczymi wyrobami. Znajdziemy tutaj szynkę, boczek. Całość tych wszystkich wspaniałych smaków naprawdę sprawia, że jest to ciekawe miejsce, ciekawe do odwiedzenia, jest bardzo tajemnicze. Także warto nie tylko przyjeżdżać tutaj zwiedzając historię, ale również ze względu na to, żeby przyjść i posmakować tych wszystkich pysznych produktów. Cebulka z kiszoną kapustą, z ziołami, z czarnuszką już dochodzi. Teraz wykorzystam rękaw do pieczenia. Naszą golonkę wkładamy do rękawa. Oczywiście golonka wcześniej była już umyta, opalona z ewentualnych włosków. Do golonki dodajemy naszą kapustę kiszoną z wszystkimi przyprawami i nasze warzywa. Również dodajemy cały ten smak, jak to pięknie pachnie. Delikatnie przestudzone, ale niekoniecznie musi być przestudzone. Dodajemy
kiszoną kapustę. Forma pieczenia w rękawie jest bardzo ciekawa, dlatego że podczas samego pieczenia bardzo łatwo przespać moment, w którym golonka będzie z wierzchu chrupka, ale mięso niestety będzie już przeciągnięte. Tutaj mamy tą pewność, że mięso dojdzie w środku, przejdzie tymi wszystkimi aromatami, tymi wszystkimi smakami. Nie potrzebujemy tej zalewy, która będzie trwała 2-3 godziny przed samym pieczeniem. Pieczemy w temperaturze 160 stopni przez 2,5 godziny, 2 godziny, następnie rozcinamy folię i podpiekamy jeszcze przez około pół godziny w temperaturze 190 stopni, tak żeby ta skórka stała się troszeczkę bardziej chrupiąca. Wyjęta z pieca, 2-2,5 godziny pieczona w rękawie, następnie rozcinamy folię i dopiekamy przez około pół godzinki jeszcze w temperaturze 190 stopni, ale tylko i wyłącznie dla tych osób, które chcą, aby ta skórka była mocno spieczona, chrupka, dla reszty, którzy chcą, aby ta golonka była lekkostrawna, delikatna, nie rozcinamy tej folii, po prostu pieczemy około 2,5 godziny i będzie ona w formie duszonej i pieczonej w jednym. Oczywiście klasycznie golonka z chrzanem własnej produkcji, z musztardą. Myślę, że sam wygląd mówi za siebie. Smacznego!